jesteśmy w drodze do Warszawy. Właściwie tu już jesteśmy w Warszawie. Najpierw jedziemy do naszych znajomych, a potem pełen spontan. Byliśmy już u znajomych na kawie, a teraz idziemy na obiad do restauracji. Wyczaliliśmy tutaj jakieś burgery i tak, idziemy sobie zjeść. Wróciliśmy już z Warszawy, jest po godzinie 18:00. To w sumie nam pół dnia się zeszło w Warszawie, bo jakoś tak po 12:00 wyjechaliśmy do znajomych na kawę, potem na to jedzonko, na burgery. My jedliśmy burgery, Tymuś jadł spaghetti. Jedzenie bardzo dobre, pyszne, bardzo polecamy. Restauracja Lili's Bistro. Nie wiem, w jakiej to dzielnicy w sumie było, bo u tych znajomych to byliśmy na Białołęce. I to było niedaleko od nich, więc możliwe, że to była Białołęka. Ale w sumie nie wiem dokładnie, bo to oni nam polecili sobie tą knajpę i tam od razu sobie na obiad pojechaliśmy. No i tak pysznie było naprawdę. I frytki, to chyba były najlepsze frytki, jakie jadłam, bez skitu. Były takie dobrze przypieczone, jednocześnie mięciutkie i odpowiednio słone. Miam, rewelacja, mówię wam. I burger tak samo, przepyszny. Taki klasyczny zamówiłam, ja zawsze zamawiam z wołowiną, żeby był jeszcze boczek i sos barbecue. I to wszystko było w moim burgerze. I były jeszcze pieczarki. I to chyba te pieczarki też zrobiły robotę, nie? Bo naprawdę burger był super. I bułka była bardzo dobrze wypieczona, co ja uwielbiam w burgerach. Jak jest właśnie tak dobrze wypieczona bułeczka. No ojej, gdzie ty lecisz? Także taki to dzisiaj dzień. Bardzo miło spędzony. Zaczęłam ten dzień trochę nerwowo, bo dzieciaki dały mi popalić z rana. Ale najważniejsze, że kończę ten dzień bardzo miło i w dobrym humorze i najedzona. No w sumie dzień jeszcze się nie skończył, wiadomo. Jeszcze mogą być dramy do wieczora, ale myślę, że źle nie będzie, bo dzieci mam wyspane, najedzone, wybawione. Dużo atrakcji dzisiaj było i spoko, więc raczej tutaj już na spokojnie będzie do wieczora. Dobra, to co? Widzimy się w następnym? Czy w następnym vlogu? Czy w tym samym vlogu? W następnym ujęciu? Chyba będziemy kontynuować jutro, nie? Hejka, hejka, następnego dnia w nowym ujęciu. Bardzo podobnym do wczorajszego wieczór. Wczoraj taka podekscytowana byłam, że taki fajny dzień za nami. A ten nowy dzień dzisiejszy zaczął się grubo. No mały to nieodkładalny. Cały czas ta ręka w buzi. Robię teraz placki. Daję mu towarzysz, żeby jej ochronię atakowała. Okej. Już nie wiem, jak ci się używa. Dobra, słuchaj, zaakceptowałem, mówię, lecimy już. Machniemy, lecimy, jestem ogolony, dobra? Dobra. Robię to i będzie po temacie. Dobra, spoko. A ile on to zajmie? Widziałem jego poprzednie odcinki, tak godziny dotrwało, ale nie wiem, może będzie coś, co będzie wycinał, nie? Aha, no dobra. Spokojnie. Niezły dzień się zapowiada. Jakoś trzeba przeżyć dzisiejszy dzień, przetrwać. Dobrze, że już drugie śniadanie mamy z głowy, bo zrobiłam teraz placki na kefirze. Bardzo dobre placuszki takie, bardziej właśnie pod tym robiłam to śniadanie. To już drugie śniadanie, bo pierwsze śniadanie coś tam chapnęliśmy, teraz na drugie zjemy placki, potem obiad, no i w sumie pusta lodówka. Mam nadzieję, że jakoś nam ten dzień zleci w miarę spokojnie. Chociaż nie, spokojnie to nie będzie, spokojnie to nie będzie. Ale dobre te placuszki, najlepsze w ogóle jak jadłam z takich mącznych. Mąka, kefir, proszek do pieczenia, soda, dwa jajka. Jakby dwa jajka na tą porcję zrobiłam. Ale wystarczy wpisać w Google placki na kefirze i pierwszy przepis, który wyskakuje, no, można robić i się zajadać. Spaliły mi się trochę. Tak to jest, jak się robi placki, ogarniając jednocześnie ząbkujące dziecko i chore dziecko. Także się trochę przypaliły, ale to nic, zjemy. Dobre? Ale pyszne są, naprawdę, polecam na kefirze właśnie. Takie puszyste, mniam, mniam. To gorące, Tymuś, tego nie, gorące. Arek wrócił z zakupów i przywiózł dwa słoiczki. Prosiłam właśnie, żeby kupił, bo chcemy podać Julciowi pierwszą dynię.
i pierwszą marchewkę. Julek ma 5,5 miesiąca, więc myślę, że to jest dobry czas, żeby zacząć już rozszerzać dietę. Druga już dzisiaj kawa. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy czuję jesień normalnie. Zimno mi jest, w ogóle ubrałam się w sweter. Tu jest moja kawa, a tu mamy Julusia. Mam nadzieję, że pozwoli mi coś tam powiedzieć i nagrać. No dobrze, moi drodzy, czas na ogłoszenie konkursu. Postanowiłam zrobić konkurs na 900 subskrypcji, bo to już super liczba i blisko do 1000. I w sumie konkursy będą dwa. Na 900 subskrypcji i później na 1000 subskrypcji. Mam nadzieję, że już niedługo. Na ten moment mój kanał subskrybuje 913 osób. Cudownie, cieszę się bardzo, że jesteście. No i cóż, zachęcam Was do wzięcia udziału w tym konkursie. I teraz powiem co i jak i co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie. A więc tak, po pierwsze musisz być subskrybentem mojego kanału. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to proszę Cię kliknij przycisk subskrybuj. Druga zasada. Chciałabym, żebyś pod tym filmem napisał lub napisała, za co lubisz moje filmy, o jakich tematach lubisz najbardziej słuchać, co Cię ciekawi w mojej osobie, dlaczego tutaj jesteś. Po prostu kilka słów o tym, dlaczego podobają Ci się moje filmy. I ostatni mój wymóg, żeby wziąć udział w tym konkursie, to napisz kilka słów o sobie. Może to być informacja w stylu mam na imię Kasia i jestem mamą trójki dzieci. Albo możesz napisać, czym się zajmujesz, co robisz w wolnym czasie. Napisz po prostu, jak się nazywasz i napisz jedną informację o sobie. To pozwoli mi też Was trochę poznać. Zobaczyć właśnie, kto subskrybuje mój kanał. Kim jesteście po prostu, bo ja pod moim filmem i nie dostaję za wiele komentarzy. Jesteście dla mnie trochę anonimowi i ja chciałabym, żebyśmy tutaj wzajemnie się poznali. I z tych komentarzy wybiorę 3 najciekawsze i te osoby dostaną nagrody. Jestem ponownie. Dziecko mnie potrzebowało, a nie powiedziałam jeszcze, jaka będzie nagroda. Chyba znowu mnie dziecko potrzebuje. No to chodź do mnie. Julusiu, chodź. O Jezu, bez mamy to niedobrze. Długo myślałam, co mogłoby być taką fajną wygraną dla Was w konkursie i wymyśliłam, bo tutaj na pewno kobiety wezmą udział w tym konkursie, nie mężczyźni, więc raczej będzie to jakaś tam paczka, powiedzmy, jakieś kosmetyki, może jakaś słodycz, no i jeszcze coś ode mnie. Ja jestem fotografem, więc pomyślałam sobie, że wygraną w konkursie będzie rzecz, która jest związana z fotografią. Więc tak, z tych komentarzy, które mi tutaj napiszecie pod tym filmem, wybiorę 3 osoby i te 3 osoby otrzymają ode mnie. Będzie do wyboru. Muszę sobie zerknąć tutaj, bo zapisałam, co będzie do wyboru. Albo fotoobraz. Fotoobraz w formacie 30x20 z Waszego zdjęcia. Wygrane osoby poproszę o przesłanie mi tego zdjęcia i ja to zdjęcie wywołam w formacie 30x20. Będzie to taki właśnie fotoobraz i to zdjęcie trafi do Was w formie fizycznej, plus jeszcze jakieś dodatki. Zrobię z tego taką paczkę, niespodziankę. Druga rzecz, jeżeli nie będzie to fotoobraz, to będzie to teczka na odbitki 15x23, a jeżeli nie fotoobraz, jeżeli nie macie takiego jednego konkretnego zdjęcia, które chcecie wywołać, jeżeli nie teczka, no to po prostu 20 sztuk odbitek w formacie, jakim chcecie, 15x23 lub mniejszym, może być to 10x15, może być to jeszcze inny format. Poproszę wtedy wygrane osoby o przesłanie mi tych 20 zdjęć, jakichkolwiek, jakie chcecie sobie wywołać. Po prostu wysyłacie do mnie, ja drukuję, dostajecie paczkę z odbitkami i oczywiście coś tam dodatkowo, co się będzie składało na paczkę niespodzianki. Takie będą 3 nagrody i jak będę wybierać najlepsze komentarze, to będę na pewno brała pod uwagę, no to co napiszecie na pewno, może Waszą kreatywność, możecie jakoś w fajny sposób napisać ten komentarz. Nie będę podpowiadać, co można zrobić, żeby wyróżnić swój komentarz. To już Wasza w tym głowa. Będę też brała pod uwagę Waszą aktywność pod moimi filmami, które będą się pojawiać do czasu ogłoszenia wyników konkursu, bo na pewno będą jakieś vlogi. Jeżeli będziecie aktywni pod tymi filmami, będziecie stawiać łapeczki w górę, też komentarze, to na pewno wezmę to pod uwagę. Także kochani, zachęcam do udziału w konkursie. Zasady, myślę, są proste. Konkurs na 1000 subskrypcji będzie trochę inny, bo będzie to już typowe takie losowanie. Po prostu z komentarzy wylosujemy jedną osobę.
ale też chciałabym, żebyście wzięli jednak udział w tym konkursie, bo tak jak mówię, zależy mi na tym, żeby was trochę poznać, żebyście właśnie napisali coś o sobie, tak jak mówiłam, żebyście napisali, za co lubicie ten kanał, no i oczywiście subskrybujcie. I życzę powodzenia i co? Do zobaczenia w następnym vlogu. Pa, patki!